pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie. Skończył się PiS, skończyły się i pieniądze. Ponad 200 miliardów złotych deficytu w 2024 roku. To więcej niż łącznie przez 4 lata drugiej kadencji rządu PiS. Więcej niż w czasach pandemii i czasach wojny na Ukrainie. Po niespełna 10 miesiącach rząd Tuska musi nowelizować budżet. Nie, nie po to, żeby realizować obietnice dane Polakom i chronić ich tarczami, ale przez to, że załamały się wpływy podatkowe. Dochody z podatku CIT spadły o 9 miliardów złotych w porównaniu do zeszłego roku. W czasach PiS wyłącznie rosły. Rząd Tuska nas zadłuża na ponad 200 miliardów i to tylko w jednym roku. Ludzi nie stać na zakupy i ograniczyli konsumpcję. Wartość nowoczesnych inwestycji firm spada. Intel zrezygnował z fabryki chipów, a kolejne zakłady ogłaszają grupowe zwolnienia. Ten rząd to gospodarcza katastrofa. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu przewodniczącemu Mariuszowi Błaszczakowi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, nasze oceny sprawdzają się. Mówiliśmy wielokrotnie, że rząd koalicji 13 grudnia nie potrafi rządzić. Mamy do czynienia z dziurą Tuska, wynoszącą już ponad 50 miliardów złotych. Wczoraj zmieniony został budżet państwa na ten rok przez rząd koalicji 13 grudnia. Wzrósł deficyt i to jest droga prowadząca do katastrofy. To jest droga prowadząca do tego, żeby po wyborach prezydenckich przyszłorocznych, bo przecież projekt budżetu na rok przyszły też zawiera gigantyczny deficyt, doszło do cięć wydatków. Wtedy Donald Tusk powie, że to Unia Europejska go zmusiła, bo procedura nadmiernego deficytu wymusza na nim takie działania, ale to będzie jeszcze głębsze sięgnięcie do kieszeni polskich rodzin, do kieszeni Polaków. Już lekką ręką rząd koalicji 13 grudnia zrezygnował z tarczy energetycznej. No i przypomnę, że razem z Polakami zebraliśmy 140 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim ustawy Stop podwyżką od lipca. Ten projekt wciąż leży w podkomisji sejmowej. Koalicja 13 grudnia nie chciała go przyjąć, nie chciała go uchwalić, nie chciała doprowadzić do tego, żeby ceny energii w Polsce były niższe, a więc odpowiadają za podwyższenie cen energii. Można by mówić też o wielu innych przykładach. Ja jeszcze wspomnę o dwóch, o służbie zdrowia, gigantycznych problemach w służbie zdrowia, o zamykaniu oddziałów szpitalnych, szczególnie oddziałów położniczych, ale także innych, o tym, że niepłacone są nadwykonania, o tym, że pacjenci nie mogą dostać się do lekarza, dlatego że szpitale nie mogą opłacać rachunków związanych właśnie z pomocą chorych. No i druga dziedzina, którą zajmowałem się w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, dotyczy obronności państwa. Otóż, jak się okazało, rząd koalicji 13 grudnia nie podtrzymał w negocjacjach wyłączenia z wydatków na obronność z procedury nadmiernego deficytu. I to jest bardzo poważny błąd, który niesie z sobą bardzo poważne konsekwencje związane z bezpieczeństwem naszego kraju, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jedyną skuteczną odpowiedzią na zagrożenia związane z próbą odtwarzania przez Putina Imperium Rosyjskiego jest silne polskie wojsko. A żeby wojsko polskie było liczne, żeby było wyposażone w nowoczesną broń, nakłady na obronność muszą być wysokie. Nie tylko na papierze, tak jak to się dzieje dziś pod rządami koalicji 13 grudnia, ale w rzeczywistości te nakłady muszą być wysokie. Niestety tak nie jest. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję głos panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Wrócił kryzys w podatkach. Polacy, czy jesteście zwolennikami koalicji rządzącej, czy opozycji? Na moment odłóżcie to na bok. Popatrzcie na to, bo to są wasze pieniądze, co dzieje się w budżecie. W obecnej sytuacji mamy do czynienia nie tylko z tym, co widzieliśmy wczoraj. Zresztą jak wyszedł Tusk, to widać było, że średnio się orientuje w tym, o czym mówi. Bo on się w ogóle średnio orientuje w sprawach gospodarczych, finansowych. A to bardzo niebezpieczne.
ponieważ w najlepszym razie można powiedzieć, że zapanowała tam niefrasobliwość, a w najgorszym, i niestety mam takie podejrzenia, jest przyzwolenie na to, co dzieje się w podatkach. Popatrzmy pokrótce, co widać po stronie przychodowej budżetu. Po pierwsze, mamy załamanie w dochodach od podatków od dużych korporacji międzynarodowych. Umownie ten podatek nazywamy podatkiem CIT, ale lwia część z tego podatku pochodzi od dużych korporacji międzynarodowych, zresztą też od dużych spółek Skarbu Państwa. Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu odpowiadają za wpływy tego podatku. Mamy do czynienia, jak widzieliśmy przed chwilą na tym krótkim filmiku, z prawdziwym załamaniem. Tutaj nie ma żartów. Przez 8 lat Platformy Obywatelskiej 2007-2015 widzieliśmy już nie tylko stagnację, ale regres w podatku od firm międzynarodowych, raje podatkowe, skubanie Polaków na najróżniejsze sposoby. To była specjalizacja, która wtedy niestety królowała. To nie są żarty. Tutaj chodzi o miliardy złotych, których Polacy są pozbawieni. To właśnie dlatego nie stać ich na realizację tych wszystkich programów, o których tutaj mówili. 60 tysięcy złotych kwota wolna, tak naprawdę obiecali 72, pomylili się w jednym zapisie, obiecali i 60 i 72. Zostawmy to na moment. Akademiki za złotówkę, dobrowolny ZUS, gdzie jest to wszystko? Gdzie jest komunikacja publiczna bez VAT-u, z zerowym VAT-em? To też była ich obietnica. Więc mamy gigantyczną dziurę Tuska rosnącą w podatku CIT, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Patrzmy na podatek VAT. Karuzele VAT-owskie, mafie VAT-owskie to jest coś, co właściwie nawet Komisja Europejska, nie przepadająca za naszym rządem, przyznała, że udało nam się poprzez różne mechanizmy JPK, SENT, STIR, pakiet paliwowy, podwójna płatność i wiele innych mechanizmów opanować ten wielki kryzys w karuzelach VAT-owskich. Ba, nie tylko opanować. To właśnie stamtąd wzięliśmy środki na 800+, nasz program, 13. emeryturę, 14. To są wielkie programy i szereg innych, jak chociażby rodzinny kapitał opiekuńczy, jak wyprawka dla dzieci, jak emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, jak kwota wolna od podatku dla wszystkich Polaków do 30 tysięcy złotych rocznie. I teraz widzimy także tutaj załamanie dochodów. Bijemy na alarm. Bijemy na alarm, bo tutaj to są wasze pieniądze. To są pieniądze wszystkich Polaków. I ta nieumiejętność zarządzania państwem, nieumiejętność zarządzania budżetem przekłada się już na dramat polskich rodzin, na dramat w portfelach Polaków. Widzieliśmy załamanie konsumpcji. No przecież to jest prosty związek przyczynowo-skutkowy. Jak zabrali te tarcze, o których mówił przed chwilą pan przewodniczący Błaszczak, zabrali tarcze ochronne przeciwko gwałtownym zwyżkom cen energii, gazu, ciepła, ale także rosną ceny wody, rosną ceny wywozy śmieci. Niekiedy, jak w Białymstoku, o blisko 50%. Skoro w Lidlu i Biedronce, czyli w sklepach kojarzących się z tanimi produktami, mamy gwałtowny wzrost cen rok do roku o ponad 25%. No to skąd miały być te pieniądze na konsumpcję? Ekonomiści się dziwią niektórzy, że załamał się popyt konsumpcyjny. No załamał się. Jak nie było ochrony, jak nie było łagodzenia skutków kryzysu, to mamy do czynienia z gigantyczną dziurą Tuska, która wsysa również dochody Polaków. Szanowni Państwo, tutaj przed chwilą widzieliśmy coś, co ogromnie zaniepokoiło również rynki finansowe. Ja do tej perspektywy za moment przejdę. Ale jest ta perspektywa zwykłego Polaka. Każdego z nas, każdego z Państwa, który codziennie robi zakupy, chodzi, widzi, co dzieje się w sklepach, jakie rachunki za energię wpływają. I to wszystko prowadzi do załamania konsumpcji, a także w związku z tym załamania wpływów z VAT. Ale to nie tylko te zjawiska związane z mikroekonomią prowadzą do kłopotów budżetowych. Kłopotów, przypomnę, na bezprecedensową skalę. Mamy do czynienia dzisiaj z nowelizacją budżetu o 56 miliardów. Budżet
deficyt budżetowy, a nie mówimy jeszcze o sektorze finansów publicznych, przekroczy 200 miliardów złotych. W sektorze finansów publicznych to przekroczenie będzie prawdopodobnie powyżej 250 miliardów złotych. Przypomnijmy sobie ten temat za parę miesięcy, jak rządzący będą musieli pokazać dane, bo dzisiaj tego nie pokazują, dzisiaj ukrywają. Ale przyszły rok, jak doliczymy do tego wszystkiego, to widzimy, że oni stosują strategię po nas, choćby i po to. Stosują strategię polegającą na tym, że w przyszłym roku ten deficyt budżetowy sektora finansów publicznych przekroczy 300 miliardów złotych. W dwa lata dług państwa urośnie grubo ponad 500 miliardów złotych. Ponad 500 miliardów złotych. Nie tylko tak nie było nigdy. Tak nie było w ciągu 8 lat naszych rządów, gdzie wygenerowaliśmy poprzez uszczelnienie budżetu gigantyczne środki na naszą politykę społeczną. W budżecie pojawiły się środki na wielką politykę bezpieczeństwa, na wielką politykę wyrównywania szans powiatów i gmin. Tutaj mam na myśli program inwestycji strategicznej, o których wie każdy wójt, każdy burmistrz, każdy starosta, ale śmiem twierdzić, że ogromna większość mieszkańców powiatów i gmin również o tym wie. Tymczasem co się dzieje w samorządach? Otóż Tusk chwali się w tej swojej dziurze Tuska, że przeznaczy 10 miliardów złotych na subwencję wyrównawczą. Szanowni państwo, o tej porze, rok temu przeznaczyliśmy w sytuacji, kiedy wzrost PKB był przecież znacząco niższy, 14 miliardów złotych, a oprócz tego 30 miliardów złotych na inwestycje. Drodzy dziennikarze, no popatrzcie na tą prawdę, którą my pokazujemy na najprostszych liczbach. Kilkadziesiąt miliardów złotych na inwestycje i na subwencję wyrównawczą rok 2023. Ba, w 2022 było podobnie, jakby ktoś chciał wysnuć tezę, że to rok 2023 był rokiem wyborczym. Nie, w 2021 było również podobnie. I rok 2024 nie ma pieniędzy na inwestycje w gminach i powiatach i w dziurze Tuska zniknęły również pieniądze na subwencję wyrównawczą w ogromnej kwocie. Ale pewne pieniądze tam się pojawiły. Wiecie dla kogo? Dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, dla Warszawy jako najbogatszej polskiej metropolii. Ja oczywiście się cieszę, że Warszawa jest taka bogata, szybko rosnąca w wzroście gospodarczym, no ale na Boga miłego Warszawa to nie jest cała Polska. Cieszymy się wszyscy z Warszawy, ale cała Polska patrzy na gminy, powiaty w miastach średniej wielkości, w miastach burmistrzowskich, w starostwach, w powiatach. Gdzie są te pieniądze? Zniknęły niestety w dziurze Tuska. Ale teraz popatrzmy na wymiar inwestycyjny. Nie tylko ten generowany przez budżet państwa polskiego pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, ale również na inwestycje, które przychodziły do nas z zewnątrz, tak zwane inwestycje greenfieldowe. Dlaczego to było takie ważne, szanowni państwo? Prowadziłem setki rozmów przez te 8 lat naszych rządów z szefami różnych firm z całego świata i polskich firm, żeby tu lokowali swoje inwestycje, bo w ślad za tym rosła ilość miejsc pracy, rosły wynagrodzenia i rosły możliwości konsumpcyjne Polaków, bo pojawił się, jak to ekonomiści mówią, dochód rozporządzalny znacząco wyższy. Tymczasem dzisiaj w tej niby proinwestycyjnej, niby znającej się na ekonomii ekipie Tuska mamy załamanie w inwestycjach greenfieldowych. A inwestycje greenfieldowe to nie jest wyprzedaż majątku, bo już zaczynają mówić o wyprzedaży majątku. To są te greenfield, czyli na zielonym, te, które przyciągamy. Inwestor przywozi miliardy dolarów, setki milionów dolarów i tworzy nowe miejsca pracy. Są miejsca pracy, są wynagrodzenia, są podatki, jest VAT, jest CIT, jest PIT, wtedy wszystko się zgadza. Tu macie państwo kolejny element całej tej, no co by to nie, tu nie powiedzieć, dość skomplikowanej układanki budżetowej, inwestycyjnej. Nie dajcie sobie zamydlić oczu tymi opowieściami z mchu i paproci, którymi wczoraj średnio orientujący się w temacie premier próbował wypełnić czas po posiedzeniu rządu. Rozmawiam także z rynkami finansowymi, tymi międzynarodowymi, bo jeszcze z czasów, kiedy byłem prezesem banków, znam wszystkich z tej strony, że tak powiem, tęczy, z tej strony gospodarki. I zaniepokojenie
To jest najłagodniejsze słowo, jakie mogę przedstawić tutaj państwu. Jest potężne zaniepokojenie. Co się dzieje, że o kilkadziesiąt miliardów dziura Tuska jeszcze zostanie pogłębiona w tym roku? Co się takiego stało? Przecież popatrzcie, mamy wzrost gospodarczy w tym roku. O tyle łatwiej im zarządzać. Każdy makroekonomista państwu powie, że wzrost gospodarczy w tym roku to jest jakby siła rozpędu, siła inercji. Ale mamy też inflację około 5-procentową w skali kraju, bo w portfelach emerytów, w portfelach polskich rodzin to jest inflacja 25-procentowa, jak przed chwilą powiedziałem, bo to jest ten koszyk Lidla, koszyk Biedronki, koszyk innych sklepów rośnie o ponad 25%. A więc nominalny wzrost PKB, no załóżmy około 8 punktów procentowych. No więc przynajmniej o kilka punktów procentowych, to już tak łaskawy będę dla obecnej koalicji rządzącej, powinien rosnąć dochód z podatku CIT, z podatku VAT, inne opłaty, inne podatki, akcyza, podatek PIT i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem rządzący idą na rękę sektorowi bankowemu, który zarobi w tym roku około 40 miliardów złotych, a oni wyłączają wakacje kredytowe, a wy, drodzy Polacy, te raty kredytowe podwyższone musicie płacić, chociaż moglibyście spokojnie skorzystać z wakacji kredytowych, tak jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale po co, prawda, skoro Tusk chce zrobić dobrze bankom, chce zrobić dobrze sektorowi bankowemu? Największy w historii Rzeczpospolitej zysk sektora bankowego. I oni nie korzystają z tych potężnych środków, czyli działają na rzecz bogatych, a zostawiają po prostu w samotności tych, którzy, jak to dzisiaj widziałem rano, jeden z Polaków powiedział panu marszałkowi Hołowni, że jest zrujnowany. Tak, panie Hołownia, panie Tusk, Polacy już zaczynają to mówić. Ten pan, który dzisiaj wywalił wam to prosto w oczy, powiedział tak dlatego, że nie skorzystaliście z propozycji, którą złożyliśmy my, a tak naprawdę obywatele Rzeczpospolitej, którzy podpisali się i wszyscy inni, którzy tak samo uważają. Stop podwyżkom energii, stop podwyżkom cen gazu, stop podwyżkom cen wody, stop podwyżkom cen wywozu śmieci. To wszystko, ta spirala kosztów, spirala drożyzny Platformy Obywatelskiej jest teraz brutalnie nakręcana i brutalnie drenuje portfele Polaków. Wszyscy musimy temu powiedzieć stop. Wszyscy temu musimy postawić tamę. To naprawdę potężny problem, który uderza we wszystkich Polaków.